Wieczorne sikanko. Ty. I cię odlej chodź do domu. On zaś zapomni. On 500 zapachów zaś po wszystkich innych psach. Moi drodzy, podziękujcie za ten piękny dzień. Zanim jeszcze położycie się spać, podziękujcie za to, co was dzisiaj spotkało. Podziękujcie za to całe dobro, które żeście otrzymali. A to, jak żeście gdzieś tam sytuację źle zrozumieli, dajcie jutro nową szansę. Dajcie nową szansę. Z każdej takiej niefajnej, niezręcznej sytuacji starajcie się zawsze wyciągnąć jak najlepsze, jak najciekawsze relacje z bliskimi, ze znajomymi. Nie siejcie urazy do nikogo, to nic nie daje. Za niedługo, jak się poskładam i wszystko się wyrobi tak, jak powinno, lecę do Chin. Zawsze tego chciałem. Uwierzcie w siebie. Jak myślicie, że ja czasami nie miałem takich myśli, co ja robię, przecież i tak nic z tego nie będzie, to się grubo mylicie, bo takie myśli miałem nieraz. Ale kiedyś zadałem sobie jedno proste i zasadnicze pytanie. Jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to kiedy? Jak teraz w te drzwi nie zapukasz, to kiedy? I od tej pory pukam w każde. I nie boję się żadnych wyzwań. Nie boję się żadnych pytań. Nie boję się żadnej konwersacji. Obojętnie na jakim szczeblu by ci ludzie nie byli, wystarczy otworzyć. To, ale żeby stąd leciało dobrze, to musi tu i tu pasować. Wtedy tu będzie idealnie. Amen. Dobranoc. Chciałbym, żeby ta pani ożyła. Jeszcze się troszeczkę boi, ale często jak tu chodzę z nią rozmawiam. Teraz stoi tam z drugą panią, o tam. Też z pieskiem. Tu i teraz, moi drodzy. Tak jak wczoraj tam napisałem na zdjęciu. Czy pod zdjęciem. Na zdjęciu nie pisałem, pod zdjęciem. Tu i teraz. Tu jest ten czas i teraz. Moi drodzy, powiem wam coś fajnego, tak na początek dnia. Magia, którą podziwiamy, to całe przepiękne, obfite życie innych ludzi. Tkwi w pracy, którą unikamy. Amen. Możecie się domyślić, ile stąd jest do gór. No powiedzmy koło stówki. Zobaczcie to. Jak jest piękna pogoda, to je tu normalnie widać. Zobaczcie. Tam już tyły są zaśnieżone. Co? No dobra, zoom jest razy 100 zrobiony, ale to powiedzmy 100 km. Nie no, tyle nie jest w stanie przybliżyć, ale w linii prostej jest mniej na pewno. Podziękowaliście jakoś dzisiaj za ten dzień, moi drodzy. Nawet na logikę rzecz biorąc, moi drodzy, rzeczy na logikę biorąc. Sytuację. Żeby coś dostało nowe miejsce, to musi się jedno miejsce zwolnić, tak? Czyli co robimy? Chodzimy do kościoła, tak? Chodzicie do kościoła. Ja żeby sobie porozmawiać, pomodlić się, coś tam, pomodlić się, no może zbyt wiele powiedziane, zbyt dużo powiedziane. Po prostu. Przejść się z tym wszystkim. No, wybieram takie o rejony. Ktoś idzie do kościoła? Super. Bardzo fajnie. Cały czas tam byłem. Musicie to, co słyszycie tam, być tu i teraz. Czyli brać sobie na logikę, co tam cały czas jest głoszone. Wsłuchajcie się w to słowo. Bierzcie je na logikę. Nie stójcie. Nie bądźcie myślami gdzie indziej. Wyjazdem już na święta w Polsce. Słuchajcie, co on tam gada. Z mamą ostatnio rozmawiałem. Ja tak łapię te dwa kije i se idę. Okej. Mama, zobacz. Jak pasterz. Tam jedna owca, tam dwie wcześniej. Ja mówię, owieczki na to.
System gdzieś mocno wyrządził szkodę. Odpalił strach razy 150. Spacerują, preferują ruch, coś pięknego, ale w tej głowie gdzieś cały czas siedzi strach. Strach przed czymś. Strach, który gdzieś im tam wpojono. Przejmowanie się czymś. I spotykają takiego polskiego pasterza tu na tych łąkach. Staje i rozmawia z nimi. Poprawia im humor i idzie dalej. Mama się śmiała do tej kamerki. To były jej urodziny, jak jej to gadałem. Mówię, widzisz? A różnie było, różnie myślałaś, nie? Wybrałem taką drogę, bo taką chciałem wybrać. Kreatywność mnie przerosła. Logika dała mi do myślenia. Ja wiedziałem, że takim człowiekiem jestem, ale ja zawsze chciałem gdzieś szaleć. Ale wiem jedno, że jakbym się wtedy nie wyszalał, to może by na dzień dzisiejszy tak to nie wyglądało. Swoje przeżyłem. A teraz powiedziałem sobie tak i mojej mamie też powiedziałem. To, co osiągałem kiedyś w inny sposób, teraz chcę osiągnąć swoim tokiem myślenia. Już dawno jest to za mną. Wszystko ma w życiu swoje etapy. U jednych się zaczynają wtedy, kończą się wtedy. Są też tacy, którzy zaczynają, że ich nie kończą. Zabierają na drugą stronę życia. Ale to obojętne, jakby nie było, to jest ich strona życia i ta, i tamta, tak? Taką metodą prób i błędów. Ja bardzo ubolewam nad ludźmi, którzy twierdzą, że przyszli tu, nie wiedzą skąd, znaczy no, wiedzą, no, że tam za pośrednictwem mamy i taty. No i tak jak ich tu ziemia zabiera, tak jest po wszystkim. Ubolewam nad nimi. Współczuję troszeczkę, a im, broń Boże, nie gadam, że ich tok myślenia jest taki albo taki. Ale współczuję troszeczkę, bo na takim etapie to życie traci gdzieś tam sens. Tu nawet nie trzeba być omnibusem, żeby dojść do porozumienia z tym światem i zrozumieć, że jest się czymś więcej, że to, co gdzieś tam mamy w podświadomości zakodowane, najprawdopodobniej nie wyciągnęliśmy z mlekiem matki, tylko już tam gdzieś kiedyś zostało zakodowane. No ale no, czas pokaże, no nie mi tu o tym gadać, nie wam tu o tym myśleć, no i Boże, bardzo tego chcecie. Każdy ma swój czas. Jak go wykorzysta, to jest jego indywidualna sprawa. Ale musicie wiedzieć jedno. I przyznam wam się do tego. Jak to się gada bez bicia, jem, bez bicia. No dobra, no kiedyś były w modzie tortury. Dzisiaj już jakoś ich tam za bardzo nie ma. No chyba, że poznacie niewłaściwych ludzi. No. To wszystko, co się teraz dzieje. Co się w międzyczasie wydarzyło. Zobaczcie, jak pięknie, jak złociście się robi. Za free. Ja nic za to nie dałem. Nic. Mogę korzystać do woli, aż mi wyłączą zasilanie. Kto wie, co będzie później. Może później te listki z góry bardziej będę obserwował. Nie, ja tam nie wierzę, że gdzieś tam jest niebo, tam jest piekło. To wszystko jest tu. Tylko troszeczkę inaczej to wygląda. Ale nie o tym będziemy rozmawiać, bo to nie jest temat na rozmowę przez relacje. Ani nikt tego nie wie. O, może tak. Miałem dokończyć. To, co się dzieje tu i teraz. Ja tego chciałem. Ja takim człowiekiem chciałem być. Ja chciałem do takiego momentu w życiu dojść. I teraz to przejście, patrzcie to. Kurde, zaś nastrują. Ja pierdzie. Ja nie. Najlepsze jest to, że jak z ludźmi czasami ktoś tam gdzieś się spotka i mi o tym później opowiada. Ja sobie przysięgłem jedną bardzo ważną rzecz w życiu. Nie mi tu krzywdzić ludzi.
Nie mi tu im gdzieś tam dogadywać. Każdy powinien sam wiedzieć, co gada. Ale jak z tym akurat się nie zgodzę, tyle powiem. Nie zgodzę się. Obojętne, co by się tam nie działo, z tym się nie zgodzę. Nieważne. No chyba, że mają tyle kasy, nie mają co robić, co latają. I to przejście, wychodzisz z lasu. Z tej ścieżki. To słońce, które leczy wszystko i wszystkich. Ta cisza, ten spokój. Tak, moi drodzy, taki chciałem być. Do takiego momentu chciałem dojść i idę jeszcze dalej. Tyle. Zaraz ktoś powie, wow, no to się, no ta, no trochę się namęczyłem. Trochę się namęczyłem. Taki chciałem być. Wiecie, co jest najlepsze? Że powiem wam to dzisiaj. Dzisiaj wam to powiem. Kurde, nie wiem, 20 lat temu, może więcej. Więcej. Ktoś to powiedział mojej mamie w naszym domu. Więcej. Więcej. Ja to mały, ile ja mogłem mieć wtedy? No powiedzmy, że miałem z 12 lat. No to z jakichś 25 lat temu, może 13, może wtedy miałem. Więcej nie miałem. Powiedział to mojej mamie. Najpierw gdzieś mnie widział i chciał, żebym poszedł w tym kierunku. Moja mama powiedziała, to nie tylko on jeden, bo wcześniej był nasz pierwszy, a później był ten właśnie, który jest jeszcze dzisiaj. Ten drugi. Nie będę wam gadał, kto o kogo chodzi. Ale taka osoba, która kiedyś w tamtych czasach miała, dalej gdzieś tam ma, no dużo do powiedzenia. Nawet ludzie się bardziej słuchali jak tam jakiegoś prezydenta. To powiedziała mojej mamie. Moja mama się może pod tym dzisiaj podpisać. Coś miał rację. Skąd wiedział? Tacy ludzie wiedzą. Może niezbyt wygórowane. Miałem te ambicje, żeby chodzić teraz. Zobaczcie, jak pięknie miasteczko oświetlone. Żeby chodzić teraz z kijem w ręce po górkach i gadać tu do tej kamerki. Lepiej gdzieś sobie Ferrari wymarzyć, willę. 18 dziewic, później parę żonsy z tego wybrać. Nie. Tego nie chcę, to coś, co jest w nas. Każdy ma indywidualne potrzeby. O, raz są dzwony, dzisiaj ktoś strzelił, jak to powiedziałem. Każdy ma inny schemat życia tu na tej ziemi. Do tego dojdzie. I różne etapy, które trzeba przejść, tak? Chłopaki młode chcą wyglądać, no to tam pompują, wiadomo, bicepsik, tricepsik, lata. Tam jeszcze wiadomo, kompleksy się do tego bardzo mocno kleją, no to się leci, się robi, tak? Później chce się być najlepszym sportowcem na świecie, tak? Jedni już przy tym zostają. Wybrali taki schemat życia. Ktoś tam chce zostać najlepszym piosenkarzem. Ktoś tam chce zostać kimś, ale mu cały czas nie wychodzi. Nie widzi tych błędów, które popełnia. Ktoś chce na siłę być tym czy tamtym. To też nie wyjdzie. Ktoś chce tam kogoś naśladować. To też nie wyjdzie. Trzeba być sobą. No i za to niestety nie można ludzi krytykować. To jest ich droga. Jest coś większego, coś ważniejszego w tym życiu, jak euforia po zakupie samochodu, czy tam wymarzonego domu, czy jest coś takiego, co jest w nas. To jest tak mocne uczucie, tego się nie da opisać, jak dostajecie to, czego chcecie. Jak widzę ten uśmiech na twarzy człowieka, z którym rozmawiam, jak widzę w końcu te jego inne myśli, jak widzę w końcu to, że znalazł gdzieś ten sens życia po rozmowie jakiś tam razem. Halo, Morgan. Glaubt schon, hab ich schon was gehört, aber hier überhaupt nicht.
jest lepszy, on bajt on bajt hacy kiehert. A muss man dann aufpassen. Also hirni Hauptwege sowieso nicht. Na, so ich wollte durch den Wald, dann gehe ich mit dem nicht durch. Na, da lieber nicht. Dann besser hier. Ich habe gestern was gehört, aber ob das stimmt? Pani się mnie pyta, czy jest sezon strzelania, bo tu jakieś huki były. No, powiedziałem, tam to strzeli. Ja się przejmował, czy jest jakiś sezon strzelania, czy... No ale no trzeba wysłuchać. Trzeba wysłuchać, trzeba odpowiedzieć i iść dalej. Powiedziałem, niech się pani nie przejmuje, tu na pewno na górkach. No ludzie żyją w strachu cały czas. Tu na pewno na górkach, jak pani pójdzie tu tymi ścieżkami z psem, to się nic nie stanie, jak strzelają, to przecież strzelają gdzieś tam po bokach, tak? Mają tam te swoje rejony, a tu jeszcze jest tak, że jak coś się dzieje, to przeważnie stoi tablica na wjeździe do lasu. Ale pani bardzo się przestraszyła, bo idzie z psem na spacer i żeby go tam... Ja mówię, no jak taki dzik, pokazuje, przeleciał tu teraz po tych górkach i go nikt nie zestrzelił. Może pani śmiało iść, nic się nie stanie. Przepiękne uczucie. To już się tam kiedyś działo na kanale, którym prowadziłem. Pomagałem tam ludziom podrzucać z wagi. Ci ludzie do dzisiaj dziękują. Ile jest takich osób, którzy się gdzieś tam odzywają po czasie. Waldek, tu jesteś. Ktoś tam na jakimś TikToku, ktoś tam na jakimś Instagramie. Zobacz, 50 lat, zobacz jak wyglądam. Te słowa, które powiedziałeś, nigdy ich nie zapomnę. To jest piękne. To jest piękne. Te samochody drogie, te wykwintne kolacje, to wszystko to przychodzi w międzyczasie. Ja nawet o tym nie myślę. To są ludzie, których spotykam, to są znajomi, którzy chcą mnie poznać, to są ludzie, którzy podają rękę, cieszą się, robią gdzieś tam sobie ze mną zdjęcie. Siedzimy później, jemy, jedziemy gdzieś, rozmawiamy o czymś. To przychodzi w międzyczasie, to jest ten efekt waszej pracy. Ja to zrozumiałem, żeby w życiu mieć, nie trzeba mieć. Nic nie trzeba mieć. Gacie, żeby wam dupy nie było widać. Bluzkę jakąś. Żeby tam te swoje kobity to tam to ładne pochować. No. Teraz moda, że chodzą z tymi. Kurde. Ja tam nie mam nic przeciwko. Popatrzeć, czasami oczko puszczę, ale tam nic więcej nie, tam tak wiecie o co chodzi, tak na zaczepkę, no. Czasami podejdę, wie taka ładna pani, nikt zdjęć nie robi, może da się pani na 1, 2, 3, 4, 5, 6 skusić. No i to się tak wiecie o co chodzi, się kręci, czasami jakaś kawa gdzieś, ktoś zaprosi gdzieś. Fajne życie, takie nieubogie, obfite w relacje. Uwielbiam to. No ale tak jak mówię, każdego indywidualna sprawa, tak? Można życie przeżyć będąc byle gdzie. Delektować się byle czym. Znaczy, byle czym. Byle czym fajnym, o. Można tak żyć, a można całe życie w domu przesiedzieć. No, jak kto lubi, no, jak ktoś się tam lepiej, bezpieczniej czuje, to czemu nie? Indywidualna sprawa, no wiadomo o co chodzi. Ale tak gdzieś po cichu sobie myślę, że nie po to nam to życie na tej planecie zostało dane. No chyba, że się mylę. Cieszmy się tym życiem. Dziękujmy za tak piękny dzień, zobaczcie. Listopad za chwilę. Już praktycznie. Zobaczcie jak jest pięknie. Później nacieszmy się tą piękną zimą. Tą piękną zimą przywitajmy następny nowy rok. Piękna wiosna. Po. W tym roku 100% z buta robię całą romantyczną trasę. 300 coś kilometrów jest do przejścia. Byli ludzie, którzy to przeszli, tylko że ja do tego czasu bioderko już będzie gotowe. Tylko ja klepnę to z gracją, czyli w innym czasie. Delikatnie poprawimy wynik. Z wagą ponad na dzień dzisiejszy zadowolonych 115 kg. Nie życzę sobie źle, nie żałuję sobie niczego. Jem co jest. Kawka mile widziana, jakieś tam ciasteczko do tego. Kiedyś się tym przejmowałem co jem i miałem taką burzę w mózgu. Dzisiaj
Ruszam się, wystarczy. Chłopacy gdzieś tam w komentarzach jeszcze cisną, jak ty wyglądasz u kulańcu. No kuleje, mają rację. Ale moi drodzy, kiedyś może tak, ja tam kiedyś się przejmowałem opinią ludzi, pierwsze filmy na kanale. Jak to wyjdzie? Czy już ktoś kurtynę odsłonił? Dzisiaj może tego trzeba było, żeby to wszystko zrozumieć. Dzisiaj wiem jedno, że to co ty czujesz jest twoje. To co drażni innych ludzi, to ich drażni, to ciebie nie drażni. Akceptuj co gadają. Często cisną, pociski lecą. Ja zawsze odpowiadam tak: uważajcie na dziewczynę, żonę, kochankę, jak Waldas jest na rejonach. Mimo że ukulany, to zawsze jakieś tam powodzenie mam. Ludzie często myślą, że szata zdobi człowieka. I te dziewczyny będą na nich często, gęsto tłumami się ustawiać, bo tam dba o siebie, czy zainwestował w 4 koła. Kupił fajne mieszkanie. Czy tam wspomaga czymś i funkcjonuje jak powinno. Nie, moi drodzy. Kobieta jeszcze chce też cię usłyszeć. No może nie każda. Takie też są. Może też chce cię usłyszeć. Może chce się troszeczkę bezpieczniej poczuć. Może chce zobaczyć, co ty tam w tej głowie masz. Mi tego też kiedyś brakowało, dlatego mogę coś na ten temat powiedzieć. Guten Morgen. Dobry. No. Nawet takie się popatrzą. Też kobiety. Pomyśl sobie teraz. 50-60 na bicepsie. Klata jak Domestos. Grecki bóg czystości, czy tam Suchoklates. A siedzicie przy jednym stoliku, ona telefon w ręce, telefon w ręce, nie ma z nią o czym pogadać. Ona widzi, że się gadka nie klei, no to co, no to może wyro, no może jakie wyro, chociaż tyle z tego będzie. Auto jest fajne, to się chociaż przejedziemy. 2, 3, 4 dni, tygodnie. Zero odpowiedzi. Ty już, bo ci głupio, nic nie odpisujesz. Szukasz dalej. No właśnie. To jest to, o czym cały czas gadam. Ale jak już to powiedziałem, każdy ma swój czas, swój wybór. Zostawcie kompleksy. Żyje się dużo łatwiej. Amen. I dziewczyny do was też. Jeden fajny apel z mojej strony. Jak chcecie poznać w życiu kogoś fajnego, bogatego, żebyście się napracować później nie musiały, no bo różne są te kombinacje, to musicie wiedzieć jedno, że to co tam ustawiacie na tych social mediach, po czym was te chłopaki widzą i się zachwycacie tym co do was piszą, a później jak się spotykają z wami i realia są inne, to musicie wiedzieć jedno, że to co pokazałyście tam najprawdopodobniej nie jest tym co później odzwierciedla rzeczywistość. I to jak ty to się tam nie ustawisz, nie uśmiechniesz i nie ubierzesz, halo, bo ty mówisz, nie uśmiechniesz do tej kamerki, filtra narzucisz, nic nie da. To nie jest rzeczywistość. A teraz na sam koniec, w sumie nieprzewidziane przeze mnie, ale relacja dzisiaj, nie wiem ile ma odcinków, no są minutowe, co mam zrobić, później całość wrzucę najprawdopodobniej na YouTube'a, bo jakoś ta gadka się fajnie dzisiaj z rana kleiła. O. Piątka z plusem za gwizdanie. No chyba, że śpiewasz. Zobaczymy, kto wytrwał do końca. Relacje długie. Wgląd mam, kto mnie ogląda. Kto jak to tam śledzi. To są statystyki, które są na tym takim, jakby to powiedzieć, pro profilu uaktywnione. Tak jakoś sobie to kiedyś odpaliłem i widzę, kto tam do końca zawsze dotrwa. Jak to się mówi, do odważnych świat należy. Doceniajcie to, co macie. To jest wart naprawdę wiele. Czy jakoś tak. Rowerek, las i cisza. Nikogo.
rodzinnie na jakimś spotkaniu, a że ja jakichś tam rodzinnych występków i fajne wszystko jest, ale to jakoś tam mega mocno w moje życie nic nie wnosi. A ja dzisiaj jestem na takiej samodzielnej wyprawie rowerowej po lesie. Trochę sobie schodzę, spaceruję, myślę. No, a że jak już myślę, no to coś na pewno wymyśliłem, nie? To nie musisz nic wymyślać. Myśl ma moc twórczą. To cały czas krąży wokół mnie, to ja to cały czas mam w głowie. To jest proste jak... To jest mega proste. Dlaczego inni doświadczają tego, czego ktoś tam nie doświadcza? Bo stale o tym myślą. Stale to przyciągają do siebie. Stale chcą tam być. Stale chcą to mieć. I to do siebie przyciągają. Ja coś wiem o tym, bo ja to praktykuję. To jest to, czym się chcę z wami podzielić na pierwszym, lepszym spotkaniu, które będzie. O, strasz wyje. Coś się dzieje. Coś się dzieje. No nie wiemy, co się dzieje, ale coś się dzieje. A, sygnał. Znowu. Raz dzwon, raz coś tam, a teraz strasz. Tak, moi drodzy. Tak to jest. To, o czym myślimy, to przyciągamy. Myśl ma moc twórczą. To jest mega ważne. To jest podstawa naszego życia. I teraz najważniejsze, pomijając to, że tu jesteśmy. I tego nie podważę, nie dam podważyć nikomu, bo to wychodzi z prostego toku myślenia. To, co ludzie widzieli w śmierci gdzieś tam klinicznej, to, co przeżyli. Dobra, może temat za ciężki, jak na taki fajny dzień. Ale to właśnie widzieli tam po drugiej stronie. A wiecie dlaczego? Bo cały czas stale o tym myśleli. Dlatego to, czy ty obrazisz kogoś tam, bo uwierzy w 13 dziewic po śmierci, czy uwierzy w Jezusa, którego złapał za rękę po drugiej stronie, czy Matkę Boską, czy robisz błąd, że go negujesz. To jest po prostu gdzieś jego skryte marzenie, cały czas jego myśli. Może nawet nie marzenie, może to, jak mu kazali myśleć i dzięki temu tego doświadcza. Amen. Sami, jak już sami nieraz doświadczyliście i widzieliście i słyszeliście w różnych tam etapach życiowych, wszystko się zmienia. To nie wszystko się zmienia, moi drodzy, nasz tok myślenia się zmienia. To jest klucz do wszystkiego, jak to opanujecie, że to, o czym myślimy, tym jesteśmy. Nie ma szans, żeby wam się coś złego w życiu działo. Tylko to musicie zrozumieć. Myśl, moc twórcza i tyle, i nie ma nic innego. Dlatego te osoby to mają, bo to do siebie przyciągają. To jest proste. Obojętnie skąd byś nie był, czy jesteś z Kolnowskiego, z Warszawy, czy jesteś z Budapesztu, czy Berlina, uwierz w siebie, uwierz w swoje myśli, uwierz w to, kim jesteś, bo jesteś doskonały i tyle. I nie daj sobie niczego wmawiać. Jesteś tym, czym, o czym, amen. Każdy wieczór, który przychodzi i to, że kładziesz się spać, kładziesz się spać ze spokojną głową. Jak zrozumiesz tego typu podstawy podstaw, nie ma nic innego. Jak mi powiesz, że jest coś innego, bo ktoś gdzieś coś napisał, bo coś gdzieś coś powiedział. Ty nie masz słuchać, co ludzie mówią. Ty to masz wywnioskować. Ty sam masz do tego dojść. Jak ty do tego dojdziesz, nie podważy tego nikt i nic. Bo ty do tego doszedłeś. Ty tego doznałeś na swojej skórze. Proste. To, co ci powiedziałem dzisiaj. Gdzie będziesz? Bierz słowa na logikę. Słuchaj ich i bierz je na logikę. I wtedy zobaczysz, dlaczego jesteś niewolnikiem. W czyimś schemacie. A nie twórcą w swoim życiu. Amen. I może zabrzmi proroczo. Bo tak mnie może większość osób odebrać gdzieś tam. Ja swoje zrozumiałem, moi drodzy. Jestem szczęśliwy, mega szczęśliwy,
że tak prostego doświadczenia i tak prostego końca swojego gdzieś toku myślenia, którego znalazłem, który gdzieś tam znalazłem, myślałem, że to dłużej potrwa, ale to jest po prostu logika, dlatego życzę logiki każdemu z was. Logika jest piękna, jest prawdziwa, tam nie ma żadnych pułapek. Sami ją stwarzacie z toku myślenia, który gdzieś tam jest. Dlatego nie oceniaj nikogo, bo to, co dla ciebie dzisiaj jest śmieszne, kiedyś było tym, o co się potykałeś. To, co cię dzisiaj denerwuje u kogoś, wcześniej mogło być czymś, z czym walczyłeś. I tak najprawdopodobniej było. To najprawdopodobniej biorę w ponad 90%. Dlatego tak mocno cię to razi. Amen.